A, to tutaj. What the shit! Koks. I wchodzimy. O tak. To jest to. To jest piękne. O, twoja nagroda czeka, juhu. Siemka widzowie, przy powrocie na Elwer obiecałem wam, że zrobię całego nowego questlina, który wszedł na mapę razem właśnie z tym ostatnim update'em. I tak też się stało, jako że wrzucam filmy chronologicznie zawsze, to jest to na sam koniec. Co trzeba zrobić, żeby móc robić quest z tego ostatniego update'u, to prosta sprawa, musicie zrobić wszystkie poprzednie questy. Jak zrobicie wszystkie poprzednie questy, możecie się wziąć za ten najfajniejszy questline, czyli cały kościół, który wam dzisiaj pokażę. Co zrobiłeś? Warfi quest teraz mam, dobra. Jest wszystko, accept. Thank you. I teraz complete Warfi. A, no tak, pojawił się. Hello, greetings. No to takie dziwnie jest. W końcu to zobaczę. Dzień by pewnie było lepiej, ale... Ale muza. Znaczy muza, efekty dźwiękowe. What the shit. Może dodam to tak w razie co dla tych, którzy nie wiedzą. Pierwszy wątek questów na Elwer prowadzi do tego, że odblokowujemy sobie mini Washington. Mamy dostęp do Seattle, w którym możemy znaleźć jakby Washingtonowe itemy, ale jednak są ciut przerobione, na przykład Eagle Fire'a albo Cobra. Można też tam spotkać mniej lub bardziej ciekawe rzeczy, mniejsza z tym, bo jakby kiedyś wątek się urywa w tamtym miejscu. Odblokowałeś Washington, możesz się na niego tepać w każdej chwili i zbierać itemy, ale nic się nie działo dalej. A kościół teraz jest jakby swoistą kontynuacją po prostu tamtych wcześniejszych questów. Siema widzowie, witam w tą klimatyczną noc na safe zone. Pada deszczyk, my jesteśmy tutaj. Oddałem wszystkie questy u tego mata. No i mam w sumie wszystkie questy oddane i odblokował mi się ten Big J, u którego możemy wziąć questy z tego nowego questline'a, więc zobaczmy. Mamy Punisher part 1. Tu trzeba skraftować Sword of Light i przestudiować blueprint. Trzeba go gdzieś znaleźć. Tylko gdzie? Nie wiem. Dobra, jedną rzecz już ogarnąłem, mianowicie to, że po blueprint muszę przyjść na Dead Zone i to jest mniej więcej gdzieś... Jak ja mam się tu autoryzować? Okej, mam blueprint. Dobra, sytuacja wygląda tak, że ogarnąłem już tego blueprinta i teraz mamy skraftować Sword of Light. I jakby pytanie, jak? Ogólnie dowiedziałem się, że ponoć, żeby skraftować ten cały Sword of Light, potrzebny jest Golden Swordfish. Okej, oprócz tego potrzebujemy Staffa i Kryształ 1. O cholerka, czy ja ogarnę to wszystko teraz tutaj? Nie wiem, będę teraz szukał itemów po bazie i mam nadzieję, że je znajdę. Okej, widzowie, upgrade'ujemy Staffa i możemy zrobić Sword of Light na drugi slot. I możemy gościowi pomachać fajnym mieczem przed twarzą. Jedno uderzenie 180 MG. Strong attack zadaje 4 razy więcej. Okej. Okay. Myślę, że chciałbym zmienić mu nazwę. Ja myślę, że Green Tryhard Slayer jest okej. Okay. Nie jestem ready. Ja się chyba wtedy w takim razie wrócę na bazę. Wiem, że tam będzie trzeba robić hordę chyba prawdopodobnie. Więc ja chyba zrobię szybkiego tripa do baski i wezmę ze sobą Heatwave'a na tą hordę. Dobra widzowie, z takim wyposażeniem to ja ten kościół powinienem kurwa na luzie zrobić 4 razy, tak mi się wydaje. Mam wszystkiego multum, jeżeli chodzi o medy. Mam pełno dressingów, mam pełno ammo, mam dosłownie wszyściutko. Dobra, to co tutaj wiele gadać, myślę, że tak, jestem gotowy, gościu otwiera i chcę skończyć tego questline'a. Zrób hordę, ucieknij z symulacji, jakiś compound. Okej, dostajemy Volta, Painting Trade'a. Aha, będzie można obrazy kupować po skończeniu tego i 10k, no to brzmi fajnie, good luck, goodbye. Ja to mam zrobić? Ach, to tutaj. What the shit? Gdzie mnie wywijało na mapie w tym momencie, jak to robię? Nie wiadomo gdzie. Ale to jest świetnie zrobione. Dobra, jesteśmy w tym kościółku. Na samej górze totalnie nie ma nic. I musimy zejść na sam dół, zgaduję. Już?
Tony Cox. I wchodzimy. O tak. To jest to. To jest piękne. Dobra, teraz mamy dźwignię. No nic, przechodzimy dalej. Czy to nie wygląda kozacko? Jezu, te portale, to wszystko. To jest... Nie wiem, gdzieś najpierw. No dobra, jakby nie wiem, gdzie mam wchodzić najpierw. Nie wiem, może po kolei. Wejdę tutaj. Nie wiem, co za teleport. Czy ja to mam klikać? To jest powrót po prostu? Tak, dobra, to jest powrót. Okej. To jest bardzo dziwna miejscówka, ale jakby totalnie nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. To gdzie da się znaleźć. Dochodzimy do końca. Blueprint, komponenty. Pickup, okej. Dobra, ja już wiem. Tu będzie do zrobienia horda, tak? Tak, Horde Summoner, widzicie? Dobra. To ja może ubiorę sobie to. Ta broń się może bardziej przydać i zrobimy tą hordę. Powiem tak, jeżeli to się nie uda, to jestem gąbem. Jestem gąbem i debilem. Ale no nieważne. Stawiamy i co? I lecimy. Wiecie, co jest najgorsze? Że to są te małe zombie. Jezu. Pozbądźmy się jeszcze tych małych. Ej, co? Ej, to naprawdę było takie proste. Ja myślałem, że to będzie trudniejsze i że... Serio mi będzie tutaj potrzebne z milion ammo. Dobra, dostaliśmy klucz, który pewnie otwiera te drzwi. Kto by się spodziewał. Wchodzimy i dostajemy kostkę. Okej, i mamy teleport. Czyli już możemy wrócić. Tak to rozumiem przynajmniej. Dobra. Jak się dokłada te fragmenty? Aha, tutaj. Okej. I jeszcze 3 fragmenty musimy zdobyć. Dobra, wszedłem do tej chaty. O chuj chodzi z tymi rzeczami. Dobra, ale mam klucz. I totalnie nie wiem, co z tym kluczem w sumie trzeba zrobić. A tutaj nic nie ma. A dobra, jestem głupi, przecież tutaj jest brama, wielka brama jak chuj, którą trzeba otworzyć kluczem i można iść dalej. Zgaduję, że muszę tu po prostu dalej iść, tak? O! Hej, wait, to już? Nie. Kurwa. Czuję się oskamowany. Tam pewnie da się jakoś skoczyć, co nie? Dobra, nie da się nic z tym zrobić, to był bait. Czyli muszę iść tutaj dalej. Teraz mam lewo, prawo. Tu sobie coś kliknąłem. Totalnie nie wiem, co to zrobiło. To mi się podoba w tym właśnie, że totalnie nie wiem, co robię tak naprawdę. Nie mam klucza. Klucz jest tam. Zaczyna się to robić... O! Nie wiem, jak tu wszedłem. Nie wiem, jak tu wszedłem. Ale się uda... I dlaczego to nagle jest takie proste? Aha, bo tutaj drzwi się otworzyły. Okej, dobra. Nieważne. Ważne, że mam klucz. Czyli mogę iść dalej. Open. Chodzę se. Co to mnie gdzieś przeniosło, czy coś? A bo to jest teleport. Mogę na tym stanąć? Czy to nie jest świetne? I mogę to spikapować. I to tyle. To już? Naprawdę? To wystarczyło, że to przeszedłem? To mi się podoba. Dobra, mamy kolejny fragment. Dobra, no to idąc po kolei, wbijamy teraz w żółty. O nie. O nie. No to co? Let's have fun. No właśnie. To jest zbugowane. Chociaż szczerze wam powiem, że zrobienie parkouru w łuncie... To był zjebany pomysł! Dobra, namęczyłem się z najtrudniejszym elementem, że tak powiem, tego parkouru, który okazał się być tak naprawdę banalny, tylko ja robiłem to za wolno po prostu. Za małą pewnością, ale już powolutku, że tak powiem, zmierzamy do końca i tak wydaje mi się, że to jest teleport do następnego, aniżeli koniec. Dokładnie tak. Widzowie, bawmy się dalej dobrze. Nie wiem, ile jest tych parkourów w całości, oho. A po tych się ślizga. What the shit? O, pojebane. Okej, okay, dobra, to będzie weird. To będzie równie weird. To cała ta mapa jest weird. Ja w ogóle jeszcze najgorsze jest to, że się źle czuję. I... Strasznie mnie to wszystko irytuje, o wiele bardziej niż zwykle. Niech będzie, że może to jednak ze spadochronikiem sobie zrobię, bo tak jakoś... Powiem wam, że trudne to w
cholerę jest. Jakby to przy tym ślizganiu się. Ciężka sprawa naprawdę. Wow, jakby unt nigdy nie wymagał aż tak dużo zręczności jednocześnie. Bo nie wiem, co niby w tej grze miałoby być zręcznościowego. I w sumie fajne, że tak raz się... Zajebiste. O, dobra widzowie, po ciężkiej walce to już chyba nie ma opcji, żebym to zepsuł. W takim miejscu, udało się. Pokonaliśmy drugi tor przeszkód. Tutaj jest piórko do wzięcia. O, fajnie. Znaczy ja i tak posiadam spadochron, więc... Nie, to jest kurwa niemożliwe, nie? Żeby tam się dało doskoczyć. Dobra, jednak to jest możliwe. Mi się miało udać, czy mi się uda? Nie uda mi się, nie pierdol. Nie. Dobra, tym razem się udało, udało się wylądować. Mam nadzieję, że tutaj też się uda wszystko, że tak powiem. Przelecieć, bo ja już widzę, że to już jest sama końcówka, końcóweczka. Tak! Jest! Koniec tego parkouru zjebanego. Wracamy! Widowcy, mamy to. Woohoo! Jest! A to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze czeka nas jeden pokój. Ostatni pokój. Wchodzimy tutaj. Mam nadzieję, że się uda. A co mnie czeka tutaj? Chuj wie. Weźcie pod uwagę to, że to jest tylko questline. To jest tylko dodatkowy questline do mapy, która już istnieje. I... what the shit? I zobaczcie, ile to dodaje nowych rzeczy. Gdzie ja tu mam płynąć? Ja nie wiem, ja nie chcę zginąć. Dobra, chyba wzdłuż tych światełek, co? Jezus, proszę, oby tak było. Czy tu coś jest? Błagam, oby tu coś było. Tak, jest open, uff. Okej, dobra, to było straszne. Tu nie mam jakiegoś powera. Okej, trzeba powrzucać te powery, żeby móc otworzyć drzwi, tak się tylko domyślam. Ma sens. Tak, dobra, są już trzy. Nie wiem, czy w to wchodzić. Boję się, że teraz zjebałem i nie wyjdę stąd. Dobra, nie zjebałem do końca, bo okazuje się, że jest tutaj zasilanie. Nie, to nie jest zasilanie. Nie, dobra, nie wiem, gdzie ja wyszedłem. Okej, ale da się tutaj przeskoczyć, więc da się stąd wyjść. To prawdopodobnie oznacza, że poszedłem w dobrą stronę, więc obstawiam, że będę musiał iść tym... No, dokładnie, Essa. Dobra, i jesteśmy... Wkładam ostatnie i możemy otworzyć dorsy. I możemy też otworzyć windę. Czy tym się otwiera jakoś drzwi inne, czy coś? No dobra, nie wiem, co tym się robi. Okej, ja jestem głąbem, bo teraz dopiero zauważyłem, że trzeba... O, dobra, udało się, włączyłem to zasilanie i teraz rozkminiłem, że to o to tak naprawdę chodziło. I wysuwają mi się tutaj plejciki, po których mogę se... Aaa, powskakiwać i trzeba to robić giga szybko, więcej elementów zręcznościowych. Juhu! A, dobra. Perfekcyjnie. Okej, udało się to zrobić. Trzeba mieć jakiegoś energy crate'a. Ile tu jest lokacji, ile tu jest miejsc. Ej. No dobra, no ale ja go postawiłem. Dobra, totalnie nie wiem, o co tu chodzi. Bo to trzeba wejść tam na górę. Target? Dobra, Essa. Jezus, przecież to jest świetne. Nie wiem, geniusz na to wpadł. Wskakujemy po tym, siup. Boże, to jest genialne, to jest naprawdę genialne, no nie mówcie mi, że nie. Uj! Ja pierdolę! Pompiarze! A tak pompiarzy! Okej, okay. To już chyba zebrałem to. Repair. Ale to jeszcze coś nie halo. Trzeba się pozbywać tych zombiaków, bo Metal Can. O, dobra, jest tutaj. Jeszcze jakieś gówno dostałem. Z całego serca, tak. Nie, to był pompiarz! To też! O, dobra, możemy otworzyć bramę. Spierdalać! Dobra, chciałem po prostu iść szukać innego spota. Okazało się, że ten kryształ jest po prostu tu w lesie. I tyle, koniec. Tak! Pokoje udało się zaliczyć. Teraz tak naprawdę będzie nas czekać, wydaje mi się, największe wyzwanie. I to tyle. No dobra, to skoro wszystkie fragmenty są zebrane, można odpalić machinę. Iść się wyjebać na bosie. I... wchodzimy. Dobra, i tak, tu nie ma co wiele gadać. Tutaj trzeba po prostu zrobić tego bossa i to tyle. Co jest problemem? To, że on bije. Bije dużo.
A ja muszę go zrobić tutaj. I to jest problem jego. Dobra, on ma serio duże hity. I problemem jest też stamina. No, ta. Bez kitu. Dobrze, że wziąłem milion medów. I nie żartuję. Trzeba było jeszcze więcej owoców wziąć. Dobra, ej, to nie idzie mi aż tak tragicznie, jak myślałem, że może mi iść. Jakby tutaj potrzebny jest milion owoców. Bo po prostu... Aj, krwawie. Aha. Co? To już? Naprawdę? No nie gadaj, myślałem, że będzie ciężej. Ja tu milion medów. A to już po sprawie? Szybko poszło, czy coś, ale zdziwiłem się trochę. Drzwi? Tak, okej. Okay. Idziemy. Safe zone. Czyli tutaj chyba jeszcze nie muszę martwić o jakieś walki z bossami i tym podobne. Mam nadzieję, że będzie kiedyś jeszcze chociaż jedna tak dobra mapa jak Elver. Wchodzimy. Gdzie tu się idzie? Idę po prostu przed siebie. Wchodzimy. Open. Ha! Ale że my lecimy w kosmos, widzowie? What the shit! Ale to jest głośne! Continue. Powrót! Moi drodzy, to się udało. Zostało to skończone. Czy ja muszę tutaj oddać questa? Tak, kończymy go. Koniec, complete. Możemy tradeować. Możemy sobie za 40 koła kupić dojebany obraz i się na niego flexować. I mamy dostęp do Volta. Tu można w taki sposób odkładać sianko i wtedy można je zabrać. I widzicie? Nie muszę się martwić, że nie wiem, stracę. Mogę dosłownie odłożyć wszystko, co tylko mam. A to jest jakaś mapa zjebana. A co tam? Co ja mam? Co ta mapa mi daje? Aha, ta mapa to... Jezus, to było zaznaczone, gdzie jest ten kryształ, a ja tego szukałem. No jakby udało się skończyć tego questline'a. Nie wiem, co mam wiele więcej powiedzieć. Ja się tym jaram. Jakiekolwiek inne questy w Uncie nie są ciekawe. Jakaś Rosja czy coś, Belgia. O kant dupy to rozbić, bo tam questy opierają się na idź, zesraj się, zabij coś, przynieść coś. Znaczy, ja wiem, tutaj te questy też na początku opierają się na zrób hordę, zabij zombie. Ale to co się dzieje potem, czyli odblokowanie Washingtonu, to że tam upada ta wieża, wyskakuje jakaś górka, albo że potem są te questy właśnie teraz z całym kościołem, co prawda po ostatnim update'cie. To jest piękne, jak na tą grę, to jest piękne. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się również podobało. Jak skończyliście też te questy, dajcie znać, czy były spoko, czy nie. Ja się z państwem żegnam. Elo, widzowie.